Stereotypowa męskość to siła, umięśniona sylwetka i testosteron. Dlatego faceci chodzą na siłownię i co za tym idzie, kupują suplementy. A nawet jeśli tego nie robią, to mają znajomych, którzy korzystają z supli lub idoli, dla których to codzienność. Temat nie jest więc im obcy. Wykorzystujemy to w naszej kampanii. Tworzymy nowy, unikalny produkt, jakim jest booster testosteronu, ale przeznaczony nie dla dorosłych, a dla dzieci. Kontrowersyjne? O to chodzi. Zaczynamy od kampanii teaserowej, w której mówimy o produkcie, który niebawem pojawi się na rynku. Testosteron Child Booster. Szprycuj męskością każdego dzieciaka, od niemowlaka aż do uczniaka. W social media i w radio pojawiają się reklamy produktowe, a w promocji angażujemy ambasadorów, znanych mięśniaków i ojców, takich jak Michał Karmowski, Marek Wadas czy Tomasz Oświeciński. O produkcie mówią na swoich kanałach, na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Ruch przekierowujemy na landing page za ślepką informującą o dacie rozpoczęcia sprzedaży. Kiedy sprzedaż się rozpoczyna, robimy reveal. Landing page zamienia się w sklep internetowy. Na podstronie z boosterem wyjaśniamy ideę akcji. Okazuje się, że to fikcyjny produkt, a dzieci zamiast sztucznej męskości potrzebują tej prawdziwej, czyli odpowiedzialnych ojców, którzy dbają o potrzeby dzieci, płacąc alimenty. Pod produktem umieszczamy też baton z call to action, zachęcający do zapłacenia zaległości. Wszystko w humorystycznej, ale nie prześmiewczej tonalności. W sklepie znajdują się też inne fikcyjne produkty związane z konkretnymi potrzebami dzieci. Na przykład odżywka na masę uświadamiająca potrzeby jakościowego jedzenia, odżywka na rzeźbę uświadamiająca potrzeby dodatkowych zajęć ruchowych. Każdy produkt można kupić. To cegiełka, która jest wsparciem finansowym dla stowarzyszenia. Jesteśmy przekonane, że reklama kontrowersyjnego suplementu dla dzieci wywoła duże emocje i szum medialny. Dzięki temu problem niepłacenia alimentów zostanie nagłośniony, a idea trafi do naszej grupy docelowej i zmusi ją do działania.